10. Najbardziej poszukiwani rosyjscy szpiedzy. Natalia Burlinowa, oskarżona przez FBI o zbieranie informacji wywiadowczych dla Rosji w Stanach Zjednoczonych, wykorzystała swoją pozycję w organizacji pozarządowej do werbowania Europejczyków i Amerykanów. Jej działania wspierane przez rosyjską służbę bezpieczeństwa skupiały się na ocenie poglądów na temat Rosji i zbieraniu danych osobowych i zawodowych uczestników przedsięwzięcia internetowego Spotkanie z Rosją, za które kobieta była odpowiedzialna. Informacje te następnie trafiały do służb rosyjskich, co podkreśla, jak metody werbunku i zbierania danych ewoluowały w erze cyfrowej. Michał Gawrilow, funkcjonariusz rosyjskiej służby bezpieczeństwa, z kolei znany jest z udziału w rosyjskiej kampanii hakerskiej skierowanej przeciwko światowemu sektorowi energetycznemu. Jego działania doprowadziły do włamań do systemów komputerowych firm naftowych, gazowych, elektrowni jądrowych oraz firm technologicznych w ponad 135 krajach. Natalia Burlinowa i Michał Michałowicz Gawrilow to dwie postacie, które znalazły się na liście najbardziej poszukiwanych rosyjskich szpiegów. Ich działania, choć różnią się zakresem i metodami, mają wspólny cel – zbieranie cennych informacji dla Moskwy i wpływanie na decyzje oraz percepcje na arenie międzynarodowej. 9. Róża Ignatowa, kobieta, która ukradła 4 miliardy dolarów. To niemiecka bizneswoman bułgarskiego pochodzenia stała się symbolem jednego z największych oszustw finansowych naszych czasów. Jej osoba przypomina o ryzykach związanych z inwestycjami w nieweryfikowane kryptowaluty i ukazuje, jak łatwo można zostać zwabionym w pułapkę obietnic szybkich zysków. Tworząc przedsięwzięcie OneCoin, Ignatowa obiecywała inwestorom lukratywne zwroty z inwestycji, która, jak się później okazało, była piramidą finansową. OneCoin reklamował się jako rewolucyjna kryptowaluta, oferując pakiety edukacyjne, za które inwestorzy płacili od 100 do 120 tysięcy euro, otrzymując w zamian tokeny. Te tokeny miały umożliwiać wydobycie OneCoins, jednak cała struktura okazała się wielopoziomowym schematem marketingowym, w którym zyski generowane były głównie z rekrutacji nowych uczestników, a nie z rzeczywistej wartości czy użytkowości kryptowaluty. Działalność Ignatowej przyciągnęła uwagę organów ścigania na całym świecie. 12 października 2017 została oskarżona przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w południowym okręgu Nowego Jorku, a niedługo potem, 25 października, uciekła do Grecji. Od tej pory jej miejsce pobytu pozostaje nieznane, co czyni ją jedną z najbardziej poszukiwanych osób przez FBI. Ignatowa, obiecując niebotyczne zyski, wykorzystała zaufanie tysięcy inwestorów, co doprowadziło wierzycieli do straty około 4 miliardów dolarów. Pomimo, że jej brat zamieszany w proceder Konstantyn Ignatow został aresztowany i zdecydował się współpracować z prokuraturą, obciążając Różę większością winy, ona sama pozostaje poza zasięgiem organów ścigania, będąc przypomnieniem o ciemnych stronach finansowej chciwości. 8. Janva Sinwar, najbardziej poszukiwana osoba przez izraelskie służby. To postać, która budzi zainteresowanie nie tylko ze względu na swoją obecną funkcję, ale również przez swoją burzliwą przeszłość. Jako przywódca Hamasu w Strefie Gazy, Sinwar jest uznawany za jedną z najbardziej poszukiwanych osób przez izraelskie służby. Niektórzy twierdzą, że jego życiorys odzwierciedla złożoność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, gdzie polityka, historia i międzynarodowe napięcia splatają się ze sobą. Urodzony w 1962 roku w Strefie Gazy w rodzinie, która opuściła Al-Majdan Ascolan, Sinwar od młodych lat znajdował się w centrum konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W 1989 roku został aresztowany przez Izrael i skazany na 4 dożywotnie wyroki więzienia. Pomimo prób ucieczki spędził za kratami 22 lata, a w końcu został uwolniony w 2011 roku w ramach wymiany więźniów. Jego uwolnienie nie oznaczało jednak końca jego zaangażowania w działalność polityczną, wręcz przeciwnie, w lutym 2017 Sinwar został potajemnie wybrany na przywódcę Hamasu w Strefie Gazy, przejmując obowiązki poprzedniego przywódcy. Izraelska operacja przeciwko Hamasowi, skoncentrowana po pojmaniu Sinwara, podkreśla jego znaczenie w oczach izraelskich służb, które widzą w nim głównego organizatora ataków na Izrael. 7. Najbardziej poszukiwany Polak – Jacek Jaworek. Urodzony w 1969 roku w Częstochowie, stał się jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Jego historia to przykład, jak życie człowieka może zmienić się nie do poznania. Przez wiele lat Jaworek pracował w Niemczech jako budowlaniec, jednak kiedy sytuacja w 2020 zmusiła go do powrotu do Polski, zamieszkał z rodziną swojego brata w Borowach. Niestety nie wszystko układało się pomiędzy nimi dobrze, a ich konflikty w końcu doprowadziły do sytuacji, która zmieniła Jaworka w uciekiniera przed sprawiedliwością. Poszukiwania Jacka Jaworka przeprowadzone zostały z niespotykaną dotąd determinacją. W akcję zaangażowano najnowocześniejszy sprzęt, w tym drony, oraz policję konną i psy tropiące.
Nie szczędzono żadnych środków, sprowadzając nawet specjalną grupę poszukiwawczą z Niemiec wraz z wyszkolonymi psami. Mimo to Jaworek jakby zapadł się pod ziemię i od tamtej pory nie udało się znaleźć żadnych śladów jego istnienia. Od 2021 roku Jaworek znajduje się na liście top 50 najbardziej poszukiwanych przestępców w krajach Unii Europejskiej. 6. Najbardziej poszukiwane osoby przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. Wiktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, jest postacią, która odgrywa kluczową rolę w nowożytnej historii Ukrainy, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które doprowadziły do jego upadku i późniejszej ucieczki do Rosji. Jego prezydentura, zakończona rewolucją na Majdanie w 2014 roku, stała się symbolem głębokich podziałów w ukraińskim społeczeństwie oraz wpływu zewnętrznego, szczególnie ze strony Rosji, na wewnętrzne sprawy kraju. Janukowycz, skazany zaocznie za zdradę stanu, jest poszukiwany przez ukraińską prokuraturę za szereg przestępstw, w tym nadużycia władzy, sprzeniewierzenie środków publicznych, przekupstwo i kradzież mienia. Jego ucieczka z Kijowa w lutym 2014 i późniejsze otrzymanie schronienia w Rosji z pomocą rosyjskich sił zbrojnych podkreśla wsparcie, jakim obdarzono go przez rosyjski rząd. Dodatkowo warto wspomnieć o innych kontrowersyjnych postaciach, takich jak Sergiej Aksionow, obecnie pełniący funkcję głowy Republiki Krymu, który odegrał kluczową rolę w aneksji Krymu przez Rosję w 2014. Jego powiązania z przestępczością zorganizowaną i aktywny udział w zmianie władzy na Krymie przez siły rosyjskie pokazuje, jak polityka i przestępczość mogą się przenikać w różnych kontekstach. Nie można też pominąć postaci takiej jak patriarcha Cyryl. To głowa rosyjskiego kościoła prawosławnego, który znalazł się na liście najbardziej poszukiwanych osób na Ukrainie ze względu na swoje publiczne poparcie dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jego bliskie związki z rosyjskim kierownictwem wojskowym i politycznym oraz oskarżenia o współpracę z KGB dodają kolejnej warstwy do dyskusji o roli duchowieństwa w konfliktach geopolitycznych. 5. Władimir Putin. W marcu 2023 Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze podjął bezprecedensowy krok, wydając nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina za jego działania na terytorium okupowanej Ukrainy. To historyczna decyzja, która pokazuje gotowość Trybunału do ścigania najwyższych rangą urzędników państwowych niezależnie od ich pozycji władzy. Wydanie nakazu przez MTK to silny sygnał dla międzynarodowej wspólnoty, podkreślający, że naruszenia prawa międzynarodowego nie pozostaną bez odpowiedzi. Realizacja tego nakazu stoi jednak pod poważnymi wyzwaniami, głównie ze względu na fakt, że osoby objęte takimi wyrokami często unikają podróży do krajów, które mogłyby przekazać je w ręce Trybunału. To stawia pod znakiem zapytania możliwość faktycznego pociągnięcia do odpowiedzialności oskarżonych o najcięższe naruszenia norm międzynarodowych. Ciekawostką jest fakt, że w odwecie za działania MTK Rosja wydała nakazy aresztowania dla Bertmana Schmidta, sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, oraz Piotra Hofmańskiego, prezesa tegoż Trybunału, co jest odbierane jako próba zastraszania i odwetu na arenie międzynarodowej. Dodatkowo obaj trafili na rosyjskie listy najbardziej poszukiwanych osób, co dodatkowo podkreśla napięcia między Rosją a międzynarodowymi organami sprawiedliwości. 4. Aleksander Potejew, prawdopodobnie najbardziej poszukiwana osoba przez Rosję. To pułkownik rosyjskiego wywiadu zagranicznego, jest jedną z najbardziej poszukiwanych osób przez Rosję, a jego historia jest niczym żywcem wzięta z thrillera szpiegowskiego. Ucieczka Potejewa do Stanów Zjednoczonych stanowi dramatyczny rozdział w historii rosyjskiego wywiadu, zwłaszcza po tym, jak zaczął on współpracować z CIA około 1999 roku. Ta współpraca miała kluczowe znaczenie dla zdemaskowania tajnej siatki rosyjskich szpiegów działających na terenie USA, znanej jako program nielegalnych. Potejew nie tylko przekazywał CIA cenne informacje, które pomogły zidentyfikować i zneutralizować rosyjskich agentów, ale jego działania bezpośrednio wpłynęły pozytywnie na bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, dostarczając dowodów na działalność szpiegowską Rosji przeciwko amerykańskim interesom. W uznaniu za jego współpracę CIA zorganizowała skomplikowaną operację, która umożliwiła mu bezpieczne wydostanie się z Rosji pod koniec czerwca 2010. Przebywając obecnie w Stanach Zjednoczonych pod przybraną tożsamością, Potejew pozostaje poza zasięgiem rosyjskich organów ścigania, które od lat dążą do jego ujęcia. A jak już mówimy o najbardziej poszukiwanych osobach przez Rosjan, to nie można nie wspomnieć o mamuce Mamulaszwilim. Jego zaangażowanie w konflikty z Rosją sięga lat 90., kiedy to brał udział w walkach w Abchazji i Czeczenii.
Działania te nie tylko ukształtowały go jako doświadczonego żołnierza, ale również zaznaczyły początek długotrwałej opozycji wobec rosyjskiej ekspansji i integracji. W Rosji wszczęto przeciwko niemu 8 postępowań karnych obejmujących zarzuty takie jak m.in. werbowanie najemnych żołnierzy. Fakt, że Rosja wyznaczyła za nim nagrodę, świadczy o znaczeniu jego osoby oraz o jego wpływie na przebieg konfliktów w regionie. Mimo ciągłego ryzyka i nacisków, Mamulaszwili pozostaje nieugięty w swojej walce, co czyni go postacią zarówno kontrowersyjną, jak i podziwianą przez wielu, którzy widzą w nim bohatera broniącego wartości demokratycznych i praw człowieka. 3. Witel Ome Innocent. Innocent, mimo że jego nazwisko może sugerować niewinność, w rzeczywistości jest oskarżony o poważne przestępstwo porwania haitańskich misjonarzy w 2021 roku. Jako przywódca jednego z haitańskich gangów, jego działalność przestępcza skierowana była przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na Haiti. Jego dodanie do listy najbardziej poszukiwanych osób przez FBI w listopadzie 2023 podkreśla międzynarodowy wymiar jego przestępczej działalności oraz determinację organów ścigania, aby go pociągnąć do odpowiedzialności. Ciekawa jest również postać Izo Vilay de Die, uznawanego za lidera jednego z najbardziej agresywnych gangów w Port-au-Prince, stolicy Haiti. Jego historia łączy w sobie elementy życia przestępczego i działalności w mediach społecznościowych, gdzie jako były raper i youtuber opisywał swoje nielegalne działania w piosenkach. To, co czyni jego przypadek jeszcze bardziej niezwykłym, to fakt, że YouTube przyznał mu nagrodę, zanim ostatecznie zamknął jego kanał. Jednak końcowy apel społeczności internetowej o usunięcie jego kont z mediów społecznościowych świadczy o rosnącej świadomości społecznej na temat konieczności zwalczania przestępczości i promowania bezpieczeństwa w sieci. Losy tych mężczyzn pokazują, jak trudna jest sytuacja na Haiti. Ten kraj zmaga się z wieloma problemami, przestępczością, gangami, politycznym chaosem i ekonomicznymi kłopotami. 2. Nowy przywódca Cosa Nostry, Giovanni Motisi, pseudonim Upaciuni, czyli Grubas. Jest jednym z najbardziej nieuchwytnych i wpływowych bossów mafijnych we współczesnej historii Cosa Nostry. Urodzony 1 stycznia 1959 roku w Palermo, Motisi stał się centralną postacią w świecie zorganizowanej przestępczości, szczególnie po tym, jak od 1998 roku znalazł się na liście najbardziej poszukiwanych osób przez włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Motisi zyskał znaczenie w mafijnych kręgach, zastępując swojego wuja Matteo Motisiego jako szef klanu Motisi Mafia, co czyniło go jednym z kluczowych bossów w Palermo. Jego bliska współpraca z Salvatorem Riną, jednym z najbardziej znanych liderów Cosa Nostry, podkreśla jego pozycję i wpływy w organizacji. Po aresztowaniach starszych bossów mafijnych Motisi jest postrzegany jako następca tronu mafijnego, chociaż jego faktyczna rola i wpływ pozostają kwestią spekulacji. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, miejsce pobytu Motisiego pozostaje tajemnicą. Według nieoficjalnych źródeł Grubas może ukrywać się na południowym wybrzeżu Sycylii. Jego zdolność do unikania organów ścigania przez tak długi czas świadczy o głębokim zakorzenieniu mafijnych struktur i lojalności wśród członków Cosa Nostry, a także o skomplikowanych wyzwaniach, jakie stoją przed włoskim państwem w walce z mafią. 16 stycznia 2023 włoskie służby dokonały spektakularnego zatrzymania poprzedniego bossa Matteo Messina Denaro w Palermo, kończąc 3 dekady jego ukrywania się. Denaro był uważany za ostatniego wielkiego szefa sycylijskiej mafii, co czyni jego aresztowanie przełomowym momentem w długiej walce Włoch z przestępczością zorganizowaną. 1. Julian Adonai Arciaga Carias. To szef jednej z najbardziej znanych i niebezpiecznych grup przestępczych na świecie, Mara Salvatrucha, znanej również jako MS-13. Jest postacią, która od lat budzi obawy organów ścigania zarówno w Ameryce Środkowej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jest podejrzewany o kierowanie działalnością przestępczą MS-13 nie tylko w Hondurasie, ale również w innych krajach regionu oraz na terenie USA. Jego głównym obszarem działania jest przemyt nielegalnych towarów do Stanów Zjednoczonych, co czyni go jednym z kluczowych graczy w międzynarodowym świecie przestępczym. Arciaga Carias został aresztowany w 2015, a później skazany za pranie pieniędzy. Jednak 13 lutego 2020, podczas gdy był przewożony vanem na rozprawę sądową, co samo w sobie budziło podejrzenia ze względu na brak zazwyczaj stosowanego środka transportu, jakim był helikopter, doszło do spektakularnej ucieczki. Niedostateczne zabezpieczenia i brak wcześniejszego powiadomienia wojska o transporcie sprawiły, że oddział MS-13 mógł bez większych przeszkód wedrzeć się do gmachu sądu w mieście El Progreso i pomóc mu w ucieczce. Od tego czasu Arciaga Carias znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie z nagrodą w wysokości $5 milionów za informacje,
które mogłyby doprowadzić do jego ponownego aresztowania. Jego ucieczka i dalsza nieuchwytność świadczą o głęboko zakorzenionym wpływie i zasięgu grup przestępczych w tym regionie świata, a także o wyzwaniach, jakie stanowi przestępczość zorganizowana dla organów ścigania na całym świecie. Materiał został przetłumaczony na języki obce przy wsparciu Eleven Labs. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim odcinkiem pod tytułem 10 absurdalnych faktów o latach 90. w Polsce. W komentarzach możecie podzielić się z nami sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego Instagrama, TikToka i na Facebooka.